Święta jest oczywiście uprawiana w intencji całej naszej szkoły jako msza dziękczynna za cały rok szkolny, za wszystkie łaski, które mieliśmy okazję tutaj doświadczyć, ale również jest to okazja do tego, żeby prosić dobrego Boga o opiekę nad nami w czasie nadchodzących wakacji. Krzyżu Święty, nadeszły spod drzewo krzena i szlachet pieśle. Jest to rzeczywiście niezwykle trudny czas, czas wakacji, bo z jednej strony już nie ma tych wszystkich pomocy, tak naprawdę są to pomoce różnego rodzaju tych wszystkich dyscyplinujących nas właśnie obowiązków szkolnych. Mamy więcej czasu, mamy więcej okazji do tego, żeby czynić dobro, ale również mamy więcej okazji do tego, aby czynić zło. Dlatego bardzo musimy mocno uważać na siebie. I też zobaczcie, moi drodzy, że Kościół Święty, a właściwie sam Bóg, pierwsza przyczyna, daje nam przez tego dzisiejszego patrona wyraźną wskazówkę, na co powinniśmy uważać w pierwszej kolejności, bo święty Alojzy Gonzaga to jest święty, który zasłynął przede wszystkim właśnie czystością obyczaju, zasłynął tym, że był wręcz młodzieńcem anielskiej czystości. To jest oczywiście coś zupełnie nadprzyrodzonego i wyjątkowego, to jest nic innego jak działanie łaski Bożej, która różnie działa u każdego z nas, ale u każdego jednak chroni przed grzechem. I musimy pamiętać, że w dziedzinie czystości obyczajów nie jest tak, jak mogłyby myśleć niektóre takie bardzo powierzchowne umysły, że jest to sprawa bardziej płci męskiej. W rzeczywistości objawy są różne dla różnych płci, ale choroba jest właściwie jedna i ta sama. Bo tak naprawdę, moi drodzy, jest dokładnie tak samo, jak w przypadku medycyny. Dobrze wiemy, że jedna choroba u różnych ludzi może przybierać różny obrót, że może charakteryzować się różnymi objawami, ale jest to zawsze ciągle jedna i ta sama choroba. A różnice między płciami, pomiędzy innymi różnicami, są bardzo znaczące. I żeby się przekonać o tym, jakie te różnice są, najlepiej sięgnąć do Pisma Świętego. Już w Księdze Rodzaju, już tam wtedy w opisie tego pierwszego potknięcia rodzaju ludzkiego, właściwie tej pierwszej zbrodni, tego pierwszego grzechu nieposłuszeństwa, widzimy różnicę między płciami i słabości właściwe dla obu płci i jednocześnie to, co jest dla tych płci właśnie tym obszarem działania, tym zasadniczym obszarem działania, co jest pewną mocą i siłą każdej z płci. Widać wyraźnie, moi drodzy, że w przypadku płci męskiej tą siłą jest nic innego jak działalność poznawcza. Najpierw poznawanie na poziomie zmysłu, później poznawanie na poziomie umysłu, że to jest ta mocna strona. Wobec tego słabszą stroną będzie strona pożądawcza. Mężczyzna rzadko kiedy umie tak kochać jak niewiasta. To jest bardzo charakterystyczna słabość płci męskiej, dlatego też łatwiej wpadają osobniki płci męskiej różnego rodzaju choroby woli, a więc właśnie w nałogi. Te wszystkie słabości, które wiążą się ze słabą, z niedorozwiniętą, tak jak wspomina, z niedorozwiniętą wolą. A co jest słabością płci żeńskiej? Możemy łatwo też to wywnioskować z opisu uczenia Ewy. Bo widać, że ona się tam pogubiła się w tym, co ogólne. To jest bardzo charakterystyczne, moi drodzy. I to rzeczywiście widać w codziennym życiu. Można to z doświadczenia życiowego, ja mogę to i ze swojego doświadczenia życiowego wywnioskować. Bardzo ciężko jest, moi drodzy, w dziedzinie praktycznej. W dziedzinie praktycznej ciężko jest, gdyby ktoś chciał oszukać niewiastę i ciężko też nie dać się oszukać niewieście, jeśli ona nie jest uczciwa. Ponieważ w dziedzinie praktycznej, konkretnej, jest zasadniczo każda niewiasta praktycznie, nawet taka niezbyt lotna, jest bardzo sprytna. Bardzo trudno jest ją oszukać. Ale jeśli chodzi o sprawy ogólne, abstrakcyjne, to jest dokładnie odwrotnie. Niewiasty są bardzo łatwe do oszukania. I to się stało z Ewą i to staje się również i z dzisiejszymi niewiastami.
bo one bardzo łatwo ulegają różnego rodzaju modom. Mody dzisiejsze, moi drodzy, to jest dokładnie to, o czym też wiemy z przesłania związanego tak szeroko z Fatimą, tak można powiedzieć, bo tam też jest taka myśl zawarta, powiedziana już później, właściwie po samych tych objawieniach, powiedziana w świętej Bernadecie, że przyjdą takie mody, które będą bardzo obrażały Pana Jezusa. I te mody już oczywiście nadeszły i od dawna już niestety nurtują. One od dawna już weszły właściwie krwiobieg ludzkiej natury. One stały się właściwie prawie że taką drugą naturą. Tak te mody, one rzeczywiście są czymś, co bardzo łatwo właśnie wieścią pociąga. Nie chodzi tylko o kwestię, nie chodzi tylko o to, jak ktoś wygląda, ale także jak się zachowuje, jak się sprawuje, w jaki sposób zaznacza swoją obecność, w jaki sposób zaznacza swoją działalność, w jaki sposób po prostu funkcjonuje w społeczeństwie. W przypadku płci niewieście jest rzeczywiście bardzo wiele właśnie do obrony. Łacińska musi bronić. Widać, co się dzieje, kiedy nie ma tego działania obronnego. Właśnie Adam, ten Adam z raju, nie dopełnił tego obowiązku. On nie stanął na wysokości zadania, nie bronił swojej małżonki. Dzisiaj również mężczyźni muszą bronić. Muszą bronić swoich córek, muszą bronić też starsi bracia, muszą bronić swoich sióstr, muszą bronić te wszystkie niewiasty, które mają pod swoją opieką. Jest to coś rzeczywiście niezwykle ważnego. Widać bardzo wyraźnie, to zobaczyłem, kiedy jeszcze przez rok, ten swój pierwszy rok kapłaństwa, byłem wikariuszem na wiejskiej parafii na Podkarpaciu. Wydawałoby się, że tam jeszcze te mody nie dotrą, jeśli gdziekolwiek mogło nie dotrzeć, to tam nie dotrą. Otóż oczywiście jest zupełnie inaczej ze względu na internet, ze względu na popularność telefonów komórkowych, smartfonów. One spowodowały, że cały ten zalew współczesnych mód jest czymś po prostu praktycznie nie do odparcia, jeżeli tylko nie ma tego czynnika chroniącego, jeżeli tylko nie ma tego czynnika, który wprowadza ład i porządek. I pamiętam w ciągu tego roku, że tyle rzeczy, tyle zobaczyłem, oczywiście nie nadaje się do mówienia, ale to bardzo szeroko zmieniło, bardzo jakby szeroko otworzyło moje oczy, bardzo zmieniło moje myślenie na temat współczesnego społeczeństwa. Zrozumiałem, że ostatecznie wszystko zaczyna się w intelekcie, że nawet te wszystkie choroby woli, czym jeszcze powiemy, one mają swój początek w intelekcie. I nawet jeżeli potem jakby bezpośrednią przyczyną upadku człowieka jest coś zupełnie innego, jeżeli właśnie ci, którzy są w piekle, bezpośrednio są tam z powodu innych grzechów, to tymi pierwszymi grzechami były właśnie te grzechy, które wiążą się z intelektem, które spowodowały, że oni zamiast w Bogu i rzeczach wartościowych i szlachetnych upatrywać tego, co szlachetne, co wielkie, oni widzieli w tych rzeczach zmysłowych, w tych rzeczach tego świata. I to w tych modach dzisiejszych jest bardzo charakterystyczne i widoczne. I też tutaj zadanie współczesnego mężczyzny, poza oczywiście tymi tradycyjnymi zadaniami, tymi, które wiążą się z zapewnieniem strony, powiedzmy, organizacyjnej, materialnej, co często jest nawet może jakoś, powiedzmy, przeceniane, bo tak naprawdę właśnie najważniejszym zadaniem płci męskiej jest nic innego jak kierowanie światem, to znaczy kierowanie tym całym światem, czy to tym roślinno-zwierzęcym, bezrozumnym, kierowanie jego ku uwielbieniu Boga i jednocześnie też kierowanie swoich niewiast, swoich dzieci ku temu samemu celowi, żeby wszystko, co jest tutaj na ziemi, było ukierunkowane na Boga. A to oczywiście wymaga tego, żeby po prostu właśnie w tej przestrzeni myśli, przestrzeni mediów, żeby chronić przed tym, co jest złe. To jest ogromna wymaga tych właśnie działań. I też dlatego trzeba dużo wysiłku włożyć w kształtowanie młodych umysłów, młodych dusz, niewiast, aby one wiedziały, w jaki sposób, co jest szlachetne, co się szlachetnemu mężczyźnie czy chłopakowi będzie podobało. Bo nie warto podobać się temu, kto jest wulgarny, kto jest prymitywny. To nie jest szlachetne, kto nie myśli, nie działa jak katolik. Ale nie jest to takie oczywiste, jakby się mogło wydawać. Jeśli się nie kładzie na dużego nacisku, to wcale to nie oddziaływuje, to wcale nie przemawia. Jeżeli nie jest jakoś głęboko położone, jeżeli nie jest oparte na głębokim fundamencie,
jeśli chodzi o płeć męską, tutaj oczywiście zadanie mężczyzny też ma wiele wspólnego również z intelektem. Wiadomo, że ma wiele wspólnego z dyscypliną, z wprowadzaniem młodego chłopaka w pewien świat dorosłych mężczyzn, bo tylko mężczyzna może nauczyć chłopaka być mężczyzną, bo on ma doświadczenie bycia mężczyzną. To jest oczywiste, że tak jak prowadzenia samochodu uczy ten, kto prowadzi samochód, a nie ten, kto siedzi całe życie po prostu jako pasażer autobusu. Dlatego trudno, żeby mama uczyła wszystkiego, co wiąże się z byciem mężczyzną. I też jest to godne ubolewania i niezależne w dużej mierze od nas bezpośrednio to, że urodziliśmy się akurat w takiej kulturze i w takim czasie, gdzie jest właściwie prawie że pełen matriarchat, gdzie właściwie mężczyźni nie pełnią tej funkcji kulturowo, do której zostali przez Boga wyznaczeni. Bo jest to wypadkowa wielu czynników. Na pierwszym miejscu chociażby taki, że łatwiej z punktu widzenia naszych, powiedzmy, okupantów, dużo łatwiej jest nami rządzić, kiedy jesteśmy społeczeństwem matriarchalnym. Też i człowiek ma takie doświadczenie w kierowaniu, w hodowaniu zwierząt, dużo łatwiej hoduje się samice niż samce. To jest oczywiste. Podobnie jest z ludźmi. Dużo trudniej jest mężczyzn opanować, to mogliby być groźni, mogliby się zbuntować. Z kobietami jest zasadniczo łatwiej. Bardziej są nastawione na bezpieczeństwo. I jest to zupełnie oczywiste, ale też wiele innych jest czynników, które też właśnie od nas są niezależne, a które powodują, że w takim społeczeństwie funkcjonujemy, w społeczeństwie, które przez ostatnie lata było doświadczonym bardzo historycznie, gdzie bardzo wiele różnych wydarzeń smutnych i trudnych spowodowało takie, a nie inne przemiany społeczne, ale musimy robić wszystko, żeby zmieniać tę sytuację, bo ona nie jest dana raz na zawsze, ona nie jest dana w postaci jakiegoś faktu. Jesteśmy katolikami, jesteśmy też dziedzicami, spadkobiercami tych wielkich kultury cywilizacji, najpierw greckiej, potem rzymskiej. Nie możemy jako katolicy po prostu jakoś wpadać w jakiegoś rodzaju melancholię i po prostu smucić się tylko z tego powodu, ani też nie możemy uważać, że jest normalnie, tak jak jest teraz, traktować to jako sytuację zupełnie oczywistą, bo my żyjemy w jakiejś mierze i w świecie stworzonym, sztucznym, stworzonym nam po to, byśmy byli trochę takimi niewolnikami. To nie możemy się zgodzić. Jednym z obszarów tej niewoli jest właśnie kwestia obyczajów, bo jest to bardzo sprytny i prosty sposób na to, żeby uczynić sobie niewolników. Ludzie, którzy są zniewoleni w dziedzinie obyczajów, nigdy nie będą mogli być wolnymi w jakimkolwiek innym obszarze, ani społecznym, ani ekonomicznym, ani politycznym, ani intelektualnym i wreszcie duchowym. Nie będą mogli odziedziczyć Królestwa Niebieskiego, jeżeli będą niewolnikami samych siebie. Dlatego jest to bardzo ważne. Jeżeli chodzi jeszcze o chłopaków, to tutaj też ma wychowanie wiele wspólnego właśnie z umysłem znowu i też wiąże się z tymi telefonami. Bo w dziedzinie płci, jeśli chodzi o płeć męską, skoro tym dominującym obszarem działania jest intelekt, to widzimy, w jaki sposób telefony, czy te współczesne mody mogą naruszyć tą właśnie naturalną, taką pewną, zasadniczą właśnie pewną zaletę, mogą jakby uczynić się upadłą. Bo wiemy, że natura nie znosi ludzi i wiemy, że jeżeli nie ma w jakimś obszarze działań właściwych dla tego konkretnego jakiegoś działacza, to wtedy wypełnia się rzeczywistość jakimiś elementami podrzędnymi. Tak jest w przypadku człowieka, kiedy brakuje właściwego działania intelektualnego, jeżeli człowiek, jeżeli swoim umysłem nie kieruje się ku temu, co jest rzeczywiście cenne i wartościowe, to wtedy wchodzą w ten obszar te rzeczy mniej wartościowe. Zamiast poznania umysłowego będzie poznanie zmysłowe. Zamiast tych rzeczy szlachetnych będą rzeczy nieszlachetne i najpierw będą one obojętne, ale potem będą coraz bardziej grzeszne, bo te są jakoś łatwiejsze, bo te jakoś bardziej pociągają ludzką naturę, która jest osłabiona grzechem pierworodnym. I dlatego, moi drodzy, musimy bardzo dużo wysiłku włożyć w kształtowanie naszego życia intelektualnego i duchowego. U młodego chłopaka jakby naturalny pociąg właśnie ku temu nawet kieruje, jeżeli tylko nie jest on jakoś blokowany, jeżeli tylko nie jest jakoś zaniedbany. Bo nie chodzi o to, żeby każdy był intelektualistą i siedział w książkach, ale działalność intelektu, działalność ducha, tego, co jest wewnętrzne, ona w różnej jakby mierze, ale będzie jednak zawsze potem prowokowała, czy będzie prowadziła do działalności praktycznej. Zobaczcie, moi drodzy, że właściwie wszystkie wynalazki, przynajmniej ogromna większość, to są dzieła mężczyzn, ponieważ działalność teoretyczna prowadzi potem do działalności praktycznej, do zmieniania świata. Ważne tylko, żeby pamiętać,
to zmienianie świata powinno mieć zawsze na celu uwielbienie Boga. Że nie chodzi tylko o to, aby życie na ziemi było długie i wygodne, ale chodzi o to, żeby Bóg był uwielbiony. Natomiast zawsze działając z teorii wynika zawsze praktyka. Nie ma nic bardziej praktycznego ostatecznie niż właśnie dobra teoria. Dlatego działalność intelektu, dlatego właśnie innymi słowy to życie, które powinno mieć wymiar różnego rodzaju zainteresowań i hobby. Wierzę, w przypadku szkoły, w przypadku tego nadmiaru ogromnego zajęć i godzin szkolnych jest to bardzo trudne, ale wakacje są czasem, by można nadrobić zaległości, by można zdobyć sobie jakieś nowe zainteresowania, nowe hobby, stawiać sobie nowe wymagania, żeby w tej mierności, która jest w nas jakoś wtłaczana, wdrukowywana, byśmy byli miernymi, byśmy nie stawiali sobie żadnych zadań i celów, byśmy poprzestawali na tym, co jest takie właśnie, można powiedzieć, typowe. Tak, tak można bardzo łatwo mężczyzn zniszczyć, osłabić, po prostu wdrukowywać im przekonanie, że mają być takimi przeciętnymi, że nic nie warto robić. W pewnym sensie jest to trudne, bo tak współczesny świat jest skonstruowany, że nie warto często się starać, jeśli szukamy gratyfikacji ekonomicznej, ale mamy przecież szukać czegoś więcej, mamy się rozwijać, mamy stawać się coraz lepszymi ludźmi, a ostatecznie mamy kiedyś dojść do nieba. I w ten sposób też osiągamy właśnie tą doskonałość moralną, ponieważ tworzymy pewną podstawę naturalną dla naszej istoty. Ale oczywiście dobrze wszyscy rozumiemy jako katolicy, że to jeszcze ciągle jest za mało. Że te naturalne podstawy, że to wszystko, co służy naszym obyczajom również, że to jest tylko wymiar naturalny, a potrzebujemy nadprzyrodzonego, potrzebujemy Bożej łaski, całego zdumienia Bożej łaski. Dlatego też święty Alojzy Gonzaga jest tutaj doskonałym nie tylko wzorem, ale również patronem. Bo to nam nasz Kościół Święty, nasza dobra matka daje nam patronów, daje świętych nie tylko jako wzory, ale daje nam jako kanały łaski, daje nam jako pewnych przyjaciół i opiekunów, którzy będą modlili się za nami, będą prosili, będą po prostu tymi, którzy będą nas wspomagali w trudnych sytuacjach. Ich życie jest pewną rękojmią, bardzo, bardzo mocno na nas oddziaływującą, bo rzeczywiście rękojmią tego dużego działania, które przekracza zawsze ograniczenia natury. Nie patrzmy na ograniczenia natury. Dobrze wiemy, że naturą nie dojdziemy, posługując się samą naturą. Nie dojdziemy nigdy do nieba. To byłaby zresztą herezja naturalizmu. Potrzebujemy strumienia łaski, potrzebujemy odwoływania się do tego, co nam przyrodzone i mamy dostęp do tego. Macie, moi drodzy, dostęp do sakramentów świętych, macie dostęp do świętego, do różnych kazań, książek, które pokazują nam nie tylko naukę, ale ich czytanie już też nas przybliża do Boga. Właśnie te łaski uczynkowe wtedy na nas wpływają, kiedy je czytamy. I to wszystko są pewne konkretne narzędzia. Pamiętajmy, nigdy nie dajmy się tutaj zwieść, że natura ma swoje prawa, że tak po prostu jest, bo taka jest ludzka natura, bo my nie jesteśmy naturalistami. My mamy dostęp do Bożych pomocy. Jest właśnie święty Alojzy przykładem na to, co się dzieje, gdy człowiek się całkowicie Bogu oddaje. On w wieku 9 lat poświęcił się Bogu, poświęcił się Matce Najświętszej przez ślub czystości i to było tak skuteczne, że dzięki temu osiągnął świętość w bardzo młodym wieku, dlatego też w tym młodym wieku mógł zostać z ziemi zebrany. A więc, moi drodzy, mamy przed sobą wakacje, mamy wszystkie środki potrzebne, mamy też świadomość lepszą, dlatego, moi drodzy, trzeba się wobec tego nie tylko przygotować na odpoczynek, ale i przygotować na nowe zmagania. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.